człowiek się czuje obludny, gdy głupota i chamstwo szaleją. Wtedy trzeba układać takie słowa i nuty, które dźwięczą uparcie nadzieją. Wtedy trzeba układać takie słowa i nuty, które dźwięczą uparcie nadzieją. Trzeba czasem się pięknie zbuntować, by na przekór sondażom i trendom niepokorne marzenia konstruować od nowa, wierząc, że zawsze były i będą. Niepokorne marzenia konstruować od nowa, wierząc, że zawsze były i będą. Choćby się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorcze, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Choćby się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorcze, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Samowolni królowie ekranów mają w oczach ten błysk nienawiści. Mówią o konieczności, mówią o racji stanu, nieomylni, wspaniali, czyści. Mówią o konieczności, mówią o racji stanu, nieomylni, wspaniali, czyści. Oni chcą wszystkich wkoło podzielić, zaś najgorsza z możliwych to rada, byśmy już nigdy w życiu, nigdy w życiu nie chcieli najzwyczajniej ze sobą pogadać. Byśmy już nigdy w życiu, nigdy w życiu nie chcieli najzwyczajniej ze sobą pogadać. Choćbyś się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorycz, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Choćbyś się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorycz, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Czy nam zima krajobraz zaśnieży, czy też lato wykąpie się w wiśle, warto zanim się komuś znów na słowo uwierzy, aby przedtem przez chwilę pomyśleć. Warto zanim się komuś znów na słowo uwierzy, aby przedtem przez chwilę pomyśleć. I niech nikt się złym sądem nie truje, że czas traci na pracę daremną, gdyż myślenie co prawda niby nic nie kosztuje, jednak wartość posiada bezcenną. Gdyż myślenie co prawda niby nic nie kosztuje, jednak wartość posiada bezcenną. Choćbyś się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorycz, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Choćbyś się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gorycz, zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Choćbyś się zatrząsł dom.